Dobry wieczór. Ryszard Glowacki, to jest program W Punkt. A dziś moim gościem jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, czy sytuacja, która wytworzyła się w związku z protestami wyborczymi, to jest przysłowiowe otwarcie puszki Pandory? Spodziewał się pan, że ten kryzys, z którym prawdopodobnie mamy do czynienia, przybierze taką skalę? A gdzie pan widzi coś nadzwyczajnego? Protesty wyborcze są po każdych wyborach. To prawda. Z tym, że być może punkt ciężkości jest większy. Nawiasem mówiąc, miałem wrażenie, jak w poprzednich okresach były te protesty wyborcze, że sądy nie podchodziły do tego jakby z należytym szacunkiem dla praworządności. Bo jeśli w jakiejś komisji stwierdzono błędy w liczeniu w jakimś tam zakresie X, to czy można było wykluczyć, że te błędy nie były szersze, bo nie przeliczano kompleksowo głosów. Tylko stwierdzano, że ileś głosów jakiś tam było źle zakwalifikowanych i że to nie miało wpływu na wynik końcowy. Ale jeśli jakieś komisje okazywały się nierzetelne, to ta nierzetelność mogła mieć głębsze dno. Ale wracając do tej sytuacji. Rozumiem obawy każdej ze stron, ale ponieważ istnieją procedury, które są przejrzyste i moim zdaniem akurat w tym punkcie, gdy opozycja mówi, że chciałaby, żeby przy liczeniu ponownych głosów, jeśli do tego dojdzie, byli obecni jacyś przez nią zaakceptowani obserwatorzy, nie widzę tu nic niestosownego. A czy to nie przesada? Czy to nie jest ograniczenie suwerenności procesu wyborczego? Nie sądzę, bo to jest... Proces wyborczy się już skończył. Teraz chodzi o to, czy... No mamy dogrywkę. Sposób liczenia. Mhm. Czy sposób liczenia głosów... Wyborcy podjęli już decyzję, czy sposób liczenia głosów był prawidłowy. I moim zdaniem w tym przypadku zapraszanie obserwatorów zagranicznych jest czymś dopuszczalnym w odróżnieniu od nieustannego skarżypyctwa, które przekracza czasami granice przyzwoitości. No to dzisiaj właśnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej wybrał się na taką kolejną rundę skarżypyctwa do Strasburgu, bo chyba trudno inaczej potraktować tę interwencję, z którą mieliśmy do czynienia. Ale wracając jeszcze do moich wątpliwości, panie profesorze, czy Sąd Najwyższy to jest tak skomplikowane zadanie, żeby je rzetelnie przeprowadzić, że rzeczywiście wymaga takiego odwołania się do zagranicznych obserwatorów, do arbitrażu? Nie możemy tego... Nie, ale to jest pochodne wobec poziomu nieufności. Teoretycznie wydawałoby się, że każda ze stron mogłaby zgłosić swoich mężów zaufanie i to wszystko uczciwie robimy. Bez żadnego arbitrażu zewnętrznego. No, ale ja mam wrażenie, że może to wiązać się z poziomem obsesyjności po stronie opozycji, bo ona może cały czas jest ofiarą swojego własnego ogłoszenia, że jest totalna. Jak jest totalna, to nie odpuszcza na żadnym polu i jedzie totalnie, czy to ma sens, czy nie. No patrząc w sposób umiarkowany, wydawałoby się, że strony powołują mężów zaufania, są kamery i można sobie w gronie... Sprawę przeprowadzić bez... W gronie krajowym bez żadnej histerii, prawda? Jest histerii, to aż nadto w ostatnim czasie w tej sprawie. Ja mam wrażenie, że nadzieje, które były takie, zresztą sam je wyraziłem w tekście z żoną opublikowanym przez tygodnik sieci, że po tych wyborach, kiedy werdykt jest wyraźny, powinniśmy przejść wszyscy, i rządzący, i opozycja, i komentatorzy, na spór o wizję Polski. Prawda? Tego nie ma. Zauważa pan, że... Wydawało się, że w ostatniej fazie kampanii wyborczej Platforma zrozumiała, że na same antypisie daleko nie zajedzie, że to jest technika na trzymanie twardego elektoratu, ale nie jest to sposób na poszerzenie oddziaływania. No i skoro tak, werdykt wyborców jest jasny. Dzisiaj mi jeden z ministrów mówił, że dostaje telefony z gratulacjami od swoich unijnych kolegów, że rzadko się zdarza w Unii, żeby z takim ekipa rządząca po 4 latach rządzenia dostało poparcie, które gwarantuje z takim kapitałem społecznego zaufania. Tak, tak jest, tak jest. I wydawałoby się, że werdykt jest jasny, ale zarazem jest to werdykt jakby, który jest przestrogą dla obu stron. Dla opozycji, zobaczcie, na czystej negacji nie dojedziecie do sukcesu wyborczego. A dla rządzących? A dla rządzących nie macie rządu dusz. Wielu Polaków ma inną wizję urządzenia spraw polskich. Czyli co z tego,
wynikano, w poszanowaniu staramy się robić wyścig nie na sztuczki, na programy, tylko na programy, na wizję, na koncepcję i tak dalej. Jesteśmy niepoprawnymi idealistami chyba, panie profesorze, obserwując scenę polityczną. Mam wrażenie, że pomimo tych jednoznacznych wniosków, takie zjawiska, które postulujemy, są nierealizowalne. Ale ta polaryzacja nie wynika z samych złych instynktów czy złej woli polityków. Ta polaryzacja jest pochodna wobec dzisiejszej infrastruktury medialnej. Media narzucają w takim razie taki ton dyskursu? Tak, bo jest za dużo kanałów medialnych i każdy z nich chce próbować dać jakiegoś newsa. Wyobraźmy sobie, że jakiś kanał w radiu informacyjnym, w kanale informacyjnym, w telewizji, na portalu zrobi płaszczyznę dla debaty. To ta debata będzie miała małą klikalność, małą oglądalność i tak dalej. Kogo interesują jakieś wizje? Interesują? Ja na przykład odmawiam dość często mediom, gdy proszą mnie o przegląd wydarzeń tygodnia lub komentarze bieżączkowe. Ja mówię, jako socjolog jestem od czegoś innego, a jak potrzebują przegląd wydarzeń, ja niech albo biorą swoich kolegów, bo jak wiadomo, dziennikarze z dziennikarzami się zamieniają rolami. Jeden udaje obiektywnego dziennikarza, a drugi jest reprezentantem jakiejś partii. I tak to się dzieje we wszystkich chyba stacjach telewizyjnych. Od tego są posłowie, senatorowie od przekazów dnia, ale a wydawałoby się, że komentatorzy, badacze powinni być zachęcani do rzucenia szerszego tła. I na przykład jak ja myślałem, co jest dobrym punktem dla tego szerszego tła, to cofnijmy się w czasie o 4 lata. Jest rok 2015. Albo okres jeszcze przed rozstrzygnięciem wyborów prezydenckich i parlamentarnych, albo już po. Czyli gdyby ktoś powiedział, że przez te 4 lata będzie wzrost gospodarczy, że poziom konfliktu w Polsce będzie mniejszy niż w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii. Mniejszy? Mniejszy. Mhm. Nie ma demonstracji, gdzie są palone samochody, gdzie są dziesiątki ludzi aresztowane, przetrzymywane i tak dalej, prawda? Gdyby powiedział, że nastąpi wzrost poziomu życia, że będzie w wyborach, będzie następował wzrost frekwencji, czyli wzrost aktywności wyborczej, że opozycja będzie mogła wygrywać tam, gdzie ma poparcie, w dużych miastach, co będzie potwierdzeniem uczciwości wyborów, na przykład wybory samorządowe. Nikt nie kwestionuje uczciwości tych wyborów, prawda, tak jak innych. Te protesty dotyczą punktowych sytuacji. I przez ten czas będzie wzrost gospodarczy i wzrost poparcia do tego poziomu. Ta rzeczywistość, o której pan mówi, panie profesorze, tej rzeczywistości nie ma w mediach. W 2015 nikt by nie uwierzył, że to będą efekty rządów Zjednoczonej Prawicy. Nikt by nie uwierzył, powiedział, że to jakaś utopijna, optymistyczna wizja. I okazało się, że dobrą koniunkturę. Co więcej, że w międzyczasie napłyną do Polski wojska amerykańskie, że nie tylko w Polsce, ale cała flanka wschodnia. Otoczenie geopolityczne zmieni się w sposób wzmocnione, tak. I bezpieczeństwo zostanie podwyższone, tak? Gdyby to wszystko opowiedzieć 4 lata temu, uznano by, że to jest fantasmagoria. Romantyzm nieodpowiedzialny. Okazało się, że przy wielu błędach, uchybieniach, słabościach, potknięciach, nowelizacja, które trzeba było kolejnymi nowelizacjami zmieniać, nadmiernej aktywności legislacyjnej niekiedy. Ogólny proces jest rozwojowym procesem, tak? I przy tej szalejącej opozycji, przy jej wsparciu zagranicznym, próbach podważania legitymacji władzy. A sytuacja jest taka, jest legitymizacja do rządzenia, ale musi ono być ostrożne, bo opozycja zyskała wyraźne poparcie społeczne także. To już w odniesieniu do ostatnich wyborów. To ja zapytam tak, odnosząc się do pewnego scenariusza, nieco zmieniając tempo naszej rozmowy, przechodząc na sprawy głęboko bieżące. Mam nadzieję, bieżące. Że pan spowolni to tempo. Panie profesorze, Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu, minister spraw zagranicznych, taki tekst opublikował w Polityce, w którym napisał, że tylko koncepcja, wedle której Jarosław Gowin zmieni front i przejdzie do obozu opozycji, jest szansą na przywrócenie rządów prawa w Polsce. Mówi o tym, że powołuje się szorstką przyjaźń pomiędzy Grzegorzem Schetyną i Jarosławem Gowinem, a nawet mówi o pewnym tajnym kanale komunikacji. Taki scenariusz, o którym pisze pan Sikorski, to jest absolutne political fiction, pana zdaniem, czy
wariant, który opozycja bierze pod uwagę. W dzisiejszej polityce? To jest tekst, który ukazał się w Polityce. Mam ją na biurku, ale nie otworzyłem jeszcze. W polityce zwroty występują, ale sądzę, że gdyby takiego posunięcia Jarosław Gowin dokonał, to jego kariera trwałaby raczej krócej. Za cenę premierostwa oczywiście, bo taka jest stawka tej wolty. Oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, ale to mówi przedstawiciel obozu, który na każdym kroku, obóz, nie przedstawiciel, wrzeszczy o korupcji politycznej, zachęca do jakiegoś takiego przedsięwzięcia. Ale ja myślę, że podmiotowa rola Jarosława Gowina jako wicepremiera i ważnego koalicjanta jest większa niż gdyby wśród tak zwanych totalniaków miał zostać premierem. Nie, myślę, że pole manewru reformatorskiego miałby znacznie mniejsze niż w obecnej konfiguracji. To w takim razie można przyjąć, że te napięcia, spory, o których słyszymy, czy też twarde negocjacje po wyborach w łonie obozu rządzącego pomiędzy frakcjami między innymi reprezentowanymi przez ministra Ziobrę czy wicepremiera Gowina są nieco rozdęte, przesadzone, że to proces zwyczajowy, który zawsze towarzyszy nowemu politycznemu rozdaniu? Myślę, że tak. Ja sądzę, że nawet gdyby Zjednoczona Prawica nie była kompozycją trzech ugrupowań, to i tak wybory powodują, że jedni politycy dostają większe społeczne poparcie, inni mniejsze, ci, którzy wchodzą do parlamentu i próbują to dyskontować, prawda? Budując swoje grupy wobec szefostwa partii, próbując powiedzieć, zobaczcie, pokazałem, że jestem sprawny komunikacyjnie, że komórki partyjne na moim terenie dobrze działają, że umiem zarządzać resortem, którym kierowałem i domagają się czegoś więcej dla siebie, dla swojego zaplecza politycznego. To jest normalna rekonfiguracja powyborcza, która zdarza się w każdym demokratycznym systemie. Takich rekonfiguracji nie ma tylko w systemach autorytarnych, gdzie wybory nie są pomiarem rzeczywistych nastrojów społecznych. Panie profesorze, czy pomysł związany, o tym się spekuluje, z przywróceniem Ministerstwa Skarbu, to jest pomysł fortunny? Pana ocenia? Mojej intuicji tak. Dlaczego? Mimo, że jak się wydaje, w żadnych z wielkich spółek Skarbu Państwa nie było jakichś takich poważnych problemów, które by ich strategiczną funkcję naruszały, to jak się przyjrzeć polityce tych spółek, to brak pewnej synchronizacji jakby. Ich potencjał jest większy. Na przykład na początku tej kadencji, która się skończyła, była taka nadzieja, że uda się potencjał niektórych tych spółek wykorzystać, żeby taki zastrzyk energii innowacyjnej wytworzyć dla naszej gospodarki. Według dostępnych dla mnie danych to się nie powiodło. Być może trzeba zmienić politykę koordynacji zasobów spółek Skarbu Państwa, żeby taką nową jakość wytworzyć. Ale pamięta pan doskonale argumenty, z którymi mieliśmy do czynienia 4 lata temu, mniej więcej, kiedy ten resort był znoszony, o tych wszystkich politycznych uzależnieniach, pasach transmisyjnych pomiędzy strategicznym zasobem Skarbu Państwa, politycznymi wpływami, i chodziło o to wtedy, żeby odciąć te wpływy. Czy to ta sytuacja z reaktywacją Ministerstwa Skarbu nie grozi odtworzeniem tych układów, które miały cechy patologiczne też przecież? Ale obecnie też są pewne cechy patologiczne. Nie wszystkie decyzje kadrowe spółka Skarbu Państwa to są decyzje merytoryczne, ale nawiasem mówiąc, problem polega na tym, że w polityce demokratycznej nigdy nie ma czystej racjonalności technokratycznej. To znaczy, gdy się robi reorganizację, to nie jest tak, że się wybiera optymalny model zarządzania zasobami i do tego dopasowuje reorganizację. Zawsze w tle są co najmniej dwie warstwy. Jaki efekt komunikacyjny dla elektoratu będzie miała ta reorganizacja i jak ona ma się względem konfiguracji głównych sił, wektorów składających się na obóz rządzący. I reorganizacja jest wypadkową tych trzech sił. Wymogów racjonalności technokratycznej, wymogów wizerunkowych, w mediokracji nie można ich lekceważyć, i jakby potencjału sił współtworzących obóz rządzący. Tylko doświadczeni politycy blisko obozu władzy widzą to
pulsowanie tych wektorów. Panie profesorze, prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, pytany o kazus Mariana Banasia, powiedział, że jeżeli zarzuty, które są ustawiane, się potwierdzą, użył określenia no mercy, to nie powinno być litości. Pan Banaś powinien ustąpić, podać się do dymisji. Myślę, że tak. Pan potwierdza taką diagnozę? Myślę, że... Znaczy się... Nie wiem, jakie są szczegółowe okoliczności, ale prezydent mówi warunkowo, jeśli zarzuty się potwierdzą, się powinien podać do dymisji. To nie powinno być tutaj zmiłowania, bo zbyt ważne funkcje publiczne wchodzą w grę. Bo proszę zwrócić uwagę, jak z perspektywy sprawy Mariana Banasia wygląda rola tajnych służb. Z jednej strony CBA wszczęło postępowanie kontrolne. Tak. Jeśli się nie mylę, postępowań kontrolnych rocznie się wszczyna około 150 na tysiące oświadczeń majątkowych. To znaczy, że samo wszczęcie jest pewnym ewenementem i samo wszczęcie wskazuje, że służba zdiagnozowała bez wcześniejszych sygnałów medialnych, że są problemy. Ale z drugiej strony... Mamy ABW, które utrzymuje dostęp... Co było z ABW, tego nie wiem, ale z drugiej strony nie zapobieżono nominacji na tą funkcję. Nie odłożono jej w jakiś sposób. Czyli coś w systemie jakby nadzoru nad ruchami kadrowymi nie działa. Jest jakaś luka w tym systemie. A jeśli Marian Banaś nie poda się do dymisji, to co? To będzie to tylko kłopot wizerunkowy dla obozu rządzącego? Że gdyby się okazało, że ma niechlubne karty w swojej działalności, to tak nazwijmy gospodarczej, bo przyjęcie kamienicy ma taki charakter, no to grozi mu niesława po prostu. A w niesławie trudno jest zarządzać tak skomplikowanym organizmem i wymagającym zaufania publicznego, jak Najwyższa Izba Kontroli. Panie profesorze, kiedy pan prezydent ogłosi decyzję dotyczącą startu w wyborach prezydenckich przyszłorocznych? Wtedy, gdy uzna, że jest to właściwe. A kiedy to będzie pana zdaniem? Kiedy jest najwłaściwszy moment? Na przykład przypadające już niebawem uroczystości związane z... O ile co przypomina, tak było poprzednim razem, to podczas święta niepodległości 11 listopada 2014 roku został. Problem jest taki, że to święto, te obchody święta niepodległości przez pewien splot zdarzeń, zresztą bardzo ważnych, stały się czymś kontrowersyjnym politycznie, a ogłoszenie, jakby mówiąc z perspektywy doradzania politycznego, ogłoszenie swojego startu powinno być pierwszym akcentem kampanii wyborczej. I kampania wyborcza jest pewnym nasileniem wyścigu. Wprawdzie ja osobiście uważam, że w istocie Andrzej Duda całą swoją kadencję prowadził kampanię wyborczą. Ciągle spotykał się z wyborcami i przedstawicielami. No nie ma tygodnia, żeby go nie było gdzieś w Polsce. Żaden inny prezydent III RP nie miał takiej aktywności krajowej i międzynarodowej. Ale ogłoszenie musi być pierwszym dobrym akcentem tego ostatniej fazy wyścigu. Każdy biegacz wie, że do sprintu się nie przystępuje pochopnie. Tak? Ja sądzę, że moment finiszu trzeba wybrać jednym słowem. Oczywiście tak. No bo to nie powinna być tylko, że tak powiem, samoistna decyzja kandydata, jakim stanie się prawdopodobnie Andrzej Duda, tylko ocena sił przeciwników. Jeśli mamy bieg na 10 kilometrów, to zawodnik, który gra o miejsce na pudle, moment sprintu dopasowuje. Nie może wyrwać po 1000 metrów. Ale nie o to chodzi. On obserwuje, w jakiej kondycji biegną razem rywale. Z nim. Rywale ci główni. I w momencie, gdy dopasowuje moment swojego sprintu do oceny kondycji rywali. Prezydent czeka na pretendentów w takim razie. No można powiedzieć, że tak. Panie profesorze, nie będzie państwowych obchodów się. Prezydent Andrzej Duda zna jedną z podstawowych zasad życia społecznego, wyartykułowaną dekady temu przez kultowego trenera Kazimierza Górskiego. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. To znaczy, że przekaz... A Kazimierz Górski wiedział, co mówi. Co oczywiście, bo jego sukcesy dowodzą, że był ekspertem. Przekaz, rytm kampanii, ukierunkowanie jej zależy także od konkurentów, nie tylko od naszej wizji, od naszych sojuszników.
Kto tym konkurentem pana zdaniem będzie, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską? Donald Tusk? No bo z jego ostatnich wypowiedzi można odnieść wrażenie, że ma takie aspiracje. No pewno by chciał, ale... Bo i założę się, że gdyby jakiś splotem zdarzeń wygrał, to jego prezydentura nie będzie tak aktywna. Będzie raczej prezydenturą pałacowo-gabinetową, a nie skierowaną ku ludziom. Ale nie wiem, czy coś się zmieniło z psychologią Donalda Tuska. Przecież wszyscy wiemy, że przed wygraną z Jarosławem Kaczyńskim w wyborach 2007 przeszedł przemianę dzięki praniu mózgu, jaki mu zrobili eksperci, żeby podniósł się po klęsce w kampanii prezydenckiej. 2005 roku z kolei. Ta przemiana, jak wiemy, w jaki sposób zarządzał Polską i jak powoli się rozkręcał do aktywności jako kierownik Unii Europejskiej, to jakby chyba nabrał tej aktywności, że Brexit wymusił na nim pewne działania, jak się wydaje. Inaczej mówiąc, instynkty cieszenia się życiem i oszczędzania wysiłku i unikania ryzyka jest chyba tak biorą górę u pana Tuska, pana zdaniem? Tak, niż nie wyobrażam sobie, żeby podjął się takiego wspinania na szczyt, jak zrobił to Andrzej Duda w 2014-15 roku, gdy z notowania poziom rozpoznawalności 12%, gdyby, inaczej mówiąc, przy niekorzystnych notowaniach nie podejmie ryzyka. I gdyby się okazało, że jakieś konfiguracje sił krajowych, międzynarodowych dają mu dobre notowania, to by może spróbował. Może by spróbował. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. To ja dziękuję. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca prezydenta Rzeczypospolitej, był gościem programu Punkt. Ryszard Gromadzki, do zobaczenia.